Dobrze, to ja przede wszystkim bardzo dziękuję Fundacji Feminoteka i Ani Drojańskiej za zaproszenie. Czuję się ogromnie zaszczycona. Poza tym czuję się bardzo skromowana, występując tutaj przed paniami i panami, ponieważ są osoby, no, z którymi zdarzyło mi się działać w minionych latach i osoby, które od wielu lat są zaangażowane w ruch kobiecy. W związku z tym, no stąd tutaj ta trema. Ja niestety mam skłonność, o tym za nią rozmawiałam przed rozpoczęciem prezentacji, do gadulstwa i do popadania w dygresję, a ponieważ jest to temat, z którym się bardzo mocno utożsamiam i który jest dla mnie rzeczywiście bardzo ważny, no to w związku z tym umówiłam się za nią, że będzie mi dawała znaki, kiedy kończyć, bo też zależy mi bardzo na tym, żebyśmy podjęli dyskusję o wyzwaniach, jakie są w pierwszy, jakimi stoi ruch kobiet, o problemach, jakie się pojawią w trakcie prezentacji, o których będę mówiła. I zależy mi przede wszystkim tutaj na rozmowie z paniami i panami, na wymianie myśli i też właśnie jestem bardzo ciekawa waszej perspektywy i waszej oceny, bo może jeszcze tak dwa słowa tytułem uzupełnienia do tego biogramu mojego, który Ania przedstawiła. To powiem, że ja będę też mówiła z takiej dwojakiej perspektywy, to znaczy z jednej strony jest to perspektywa osoby, która no, od wielu lat, od 97 roku działa w ruchu kobiecym i byłam związana z wieloma inicjatywami i rzeczywiście byłam częścią ruchu, nie wiem, czuję ten ruch, kocham to, co robiłam do tej pory i to, co robię. No a z drugiej strony jestem też osobą, która jest zaangażowana politycznie, zaangażowałam się w politykę w 2005 roku. Trochę też z takiego poczucia bezradności, jeśli chodzi o to działanie na niwie pozarządowej. Znaczy, miałam takie poczucie, że dochodzimy do ściany. Znaczy, możemy wystosować kolejne listy protestacyjne, możemy, nie wiem, podjąć kolejną kampanię społeczną, przeprowadzić. Możemy mieć takie poczucie, że powoli podsuwamy się do przodu. Natomiast z drugiej strony, jeśli nie uświadomimy sobie, że tak naprawdę niewiele uda nam się zmienić, jeżeli nie będzie nas w strukturach władzy i tam, gdzie są podejmowane najważniejsze decyzje, no to rzeczywiście możemy się tak bawić bez końca w te kampanie społeczne. I teraz proszę nie zrozumieć mnie źle, ja nie chcę, żeby to zostało odebrane w ten sposób, że ja lekceważę dorobek ruchu kobiecego, organizacji pozarządowych i tego, co organizacje robią, bo to jest rzeczywiście bardzo ważna praca. Ale też wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby kobiety, zwłaszcza kobiety, które właśnie są zaangażowane w ruch kobiecy, w organizacje pozarządowe, działają społecznie, mają ogromne doświadczenie w tej materii, żeby też wchodziły do polityki i próbowały zmieniać nie tylko świat polityki jako taki, ale przede wszystkim też otaczającą rzeczywistość. Tutaj za nią uzgodniłyśmy tytuł prezentacji. To będzie pytanie, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. No myślę, że na pytanie skąd przychodzimy może jest trochę łatwiej odpowiedzieć, jeśli chodzi w ogóle o ruch kobiet w Polsce, ruch feministyczny. Natomiast odpowiedź na pytanie dokąd zmierzamy jest dużo trudniejsza i przyznam się, że ja też zadaję sobie to pytanie, dlatego też na końcu zrobiłam taką listę wyzwań, która nie jest oczywiście kompletna, ale chciałabym, żeby one były początkiem do dyskusji. Proszę o pierwszy slajd. Dobrze, to tak, częściowo ta prezentacja będzie chronologiczna, częściowo powiem o najważniejszych inicjatywach. Może też jeszcze taka uwaga na początek, że to jest oczywiście moje subiektywne zestawienie. Powiem, że od kilku lat przeprowadzam wywiady z osobami, które działają w ruchu kobiecym w Polsce, w ruchu feministycznym, tworzyły go. Każdej z nich zadaję, do każdej z nich kierowana jest taka sama lista pytań. Natomiast muszę powiedzieć, że te odpowiedzi są bardzo różne i to jest bardzo ciekawa konfrontacja, ponieważ okazuje się, że to, co mnie wydawało się ważne, na co zwróciłam uwagę i co wydawało mi się, że odegrało rolę, jest mniej ważne właśnie dla tych osób, że każda z nas ma swoją własną perspektywę, więc tak na dobrą sprawę historii ruchu kobiecego jest tyle, ile kobiet, które w tym ruchu działało i działa dalej. Natomiast na pewno mankamentem jest to, że ta historia nie jest spisana i co jakiś czas mają miejsce takie wydarzenia, które powodują u mnie frustrację, ponieważ się okazuje, że wiele osób nosi w sobie pamięć różnych inicjatyw, rozmaitych kampanii, na które była wydatkowana masa energii. Natomiast okazuje się, że to zupełnie poszło w niepamięć, to znaczy, że nie ma tych archiwów,
nie ma spisanej historii i że właściwie no, taka spisana historia na pewno nam by się przydała, żeby można było to wszystko zrekonstruować, także częściowo chronologicznie. No, jeśli chodzi o początki ruchu feministycznego w Polsce po 1989 roku, to właśnie jest dyskusyjne, czy tu rok 89 powinien być taką cenzurą i czy rzeczywiście jest tak, że ruch feministyczny narodził się dopiero po roku 89, kiedy zaczęła się transformacja ustrojowa, zmiana systemu, transformacja gospodarcza i transformacja demokratyczna. Dlatego, że wcześniejsze inicjatywy feministyczne pojawiały się w latach 80. Tutaj chciałabym przypomnieć albo opowiedzieć o seminarium, które prowadziła na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Socjologii profesor Renata Siemieńska. I na tym seminarium zgromadziła się grupa kobiet, które między innymi były później współtwórczyniami Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, które było pierwszym feministycznym stowarzyszeniem zarejestrowanym po 1989 roku, kiedy już organizacją pozarządową wolności było rejestrować. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba zdaje się to był 13 numer w KRS-ie. A może inny. No w każdym razie to są lata 80., ale też warto pamiętać o tym, że na przykład tych treści feministycznych możemy się również doszukiwać w sztuce kobiet, w sztuce artystek polskich, które tworzyły w latach 70. i w latach 80., czy na przykład Natalia LL, czy Ewa Partum, czy inne artystki. Więc te treści feministyczne jakoś się przebijały, natomiast na pewno nie było tak, że był to ruch polityczny. Były to raczej takie rozsiane inicjatywy. Warto też w tym kontekście przypomnieć, że w roku 86 został zorganizowany przegląd kina kobiecego. Między innymi organizowała ten przegląd Barbara Limanowska i Teresa Oleszczuk. To był przegląd filmów, który został zorganizowany bodajże w hybrydach, z tego co pamiętam. I rzeczywiście dziewczynom udało się tutaj ściągnąć najważniejsze filmy różnych feministycznych reżyserek. To było takie ważne wydarzenie. Warto też pamiętać o tym, że kobiety w latach 80. angażują się politycznie, one uczestniczą aktywnie w opozycji demokratycznej. Nawet kobiety stanowiły w podziemnej Solidarności większość i po wprowadzeniu stanu wojennego zajęło się organizacją podziemia. Tutaj świetnie to zjawisko opisuje Shanna Penn w Podziemnym Państwie Kobiet i także Ewa Kondratowicz-Szynce na sztandarze, przeprowadzając wywiady z dawnymi opozycjonistkami, przypomina tę historię. Warto też może tutaj zaznaczyć, to jest może też taki pewien paradoks, jeśli chodzi o naszą historię, że pewne takie mankamenty demokracji, tak bym to ujęła, czy tego nowego systemu, który się zaczął kształtować w 1989 roku, zostały wychwycone jakby z zewnątrz. Czyli no jest to pewien paradoks, że o braku kobiet w polityce w 1989 roku nie zaczęły pisać same kobiety tutaj w Polsce zaangażowane, które działały politycznie i odczuwały też, nie wiem, no, pewien dyskomfort związany z działaniem w tych partiach politycznych, w których działały, ale że te mankamenty dostrzegła Shanna Penn, osoba z zewnątrz. Podobna sytuacja dotyczy także oceny systemu transformacji. Pierwsze takie krytyczne głosy, jeśli chodzi o krytykę transformacji, pojawiają się na przykład w pracach Elizabeth Dunn. To jest praca, która została wydana po polsku, Prywatyzując Polskę, socjolożka amerykańska. Nie chcę może streszczać, bo nie wiem, pewnie część osób zna tę pracę. W każdym razie socjolożka amerykańska zatrudniła się w jednej z fabryk, która była prywatyzowana i opisała procesy, jakim byli poddawani pracownicy i pracownice, osoby zatrudnione w tym zakładzie, procesom formatowania do wymogów takiego nowoczesnego, kapitalistycznego pracownika i jaki to miało wpływ też na przemiany tożsamościowe, na sytuację i ekonomiczną, ale też i egzystencjalną tych osób. No i wreszcie w tym nurcie krytycznym mieści się również książka Dawida Osta, Klęska Solidarności, który też pokazuje mankamenty transformacji i próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Solidarność odniosła klęskę. I on stawia taką tezę, że między innymi było to spowodowane tym, że związek zawodowy, który z samej nazwy, z definicjonej jest powołany do tego, żeby bronić praw pracowniczych,
w pewnym momencie historii porzucił pracowników, ponieważ zajął się wspieraniem tych przemian wolnorynkowych i poparciem wprowadzenia systemu kapitalistycznego, natomiast przestał bronić praw pracowniczych. No też tu nie bez znaczenia jest fakt zaangażowania się Solidarności w struktury władzy, no w taką twardą politykę. Tu mam na myśli czasy, kiedy powstawała AWS i kiedy AWS objęła rządy i związkowcy stali się politykami. Dlatego tutaj wspominam o tym paradoksie, że ta krytyka transformacji i tych wszystkich procesów, które miały miejsce, częściowo przyszła do nas z zewnątrz, chociaż oczywiście warto pamiętać, należy pamiętać o dokonaniach profesora Tadeusza Kowalika, już nieżyjącego, który napisał też świetną książkę Transformacja i on był jednym z niewielu ekonomistów polskich, który krytykował transformację. Przepraszam, a Dawid Post to Polak? Nie, on jest emerytem socjolog amerykański. Jest Amerykanin. Mhm, tak. A Sana Pen? Też Amerykanka i Elizabeth Dunn też Amerykanka. No, ale były też osoby na przykład z Anglii, które przyjeżdżały, to mogę Państwu polecić, tej książki nie ma w języku polskim, ale to jest świetna praca Barbary Einhardt, Cinderella Goes to the Market, czyli Kopciuszek wkracza na rynek. I to jest badaczka z Anglii, która przyjechała, ona badała sytuację kobiet w Polsce, w ówczesnej Czechosłowacji, bo to było jeszcze przed rozpadem na Czechy i Słowację i na Węgrzech. I opisywała procesy, też taki pewien swoisty paradoks, który miał miejsce w Polsce, a mianowicie, że wraz z przyjściem wolności, z zmianą systemu, nastąpiła utrata obywatelskości czy obywatelstwa przez kobiety. Tak? To w przypadku Polski przykładem tego jest wprowadzenie restrykcyjnej ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej, która jest symbolem właśnie utraty podmiotowości przez kobiety w Polsce. Natomiast Einhardt opisuje w ogóle też takie procesy, odrodzenie się neokonserwatyzmu we wszystkich tych krajach właśnie w momencie przełomu, nie wiem, nobilitację tradycji, wartości rodzinnych, też taką narrację, która była uprawiana powrotu do normalności, czyli ten powrót do normalności oznaczał de facto powrót do tego, co było przed II wojną światową, czyli jakby próbę odmrożenia tego porządku sprzed II wojny światowej, bez jakby takiej refleksji, uświadomienia sobie, że zaszły zmiany. No właśnie, więc też jest pewien paradoks, że kobiety bardzo aktywnie uczestniczą w opozycji demokratycznej, natomiast po 1989 roku zabrakło ich w strukturach władzy, czego symbolem jest chociażby są obrady okrągłego stołu, przy którym zasiadły tylko dwie kobiety. Stronę solidarnościową reprezentowała Grażyna Staniszewska z Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności, internowana w stanie wojennym, a PRON, stroną rządową, reprezentowała profesor Anna Przycławska. I oczywiście kobiety uczestniczyły w podstolikach, ale chodzi mi o ten główny okrągły stół, no, który miał takie symboliczne znaczenie, który się pojawia na wielu zdjęciach, no to przy nim zasiadły tylko dwie kobiety. Znaczy następny. A, tutaj, dobrze, to przepraszam. Bo ja tak na Anię. Trzeba dodać, że na 60 uczestników, prawda? Na 60. Nie, na 400 chyba 52, jeśli możesz. Nie, ja mówię o okrągłym stole, o tym dużym. Ile osób siedziało przy tym? Nie, no właśnie nad 452 osoby siedziały przy nad politycznym kompromisem, tak? Te, które pracowały. Aha, okej, okay, ale panu chodzi o to tak, że przy samym stole. Tak, racja. No ale niemniej chodzi mi o to, że ten okrągły stół ma taki wymiar, tak, symboliczny. Można powiedzieć, że prawdziwym katalizatorem tworzenia się ruchu feministycznego kobiecego w Polsce po 1989 roku są próby zaostrzenia prawa do przerywania ciąży. Tu jest z nami weteranka walk Ewa Dąbrowska-Szulc, która na pewno lepiej pamięta tę historię. No w każdym razie warto jest pamiętać, że równolegle z obradami Okrągłego Stołu eksperci Episkopatu Polski podjęli od razu pracę nad projektem ustawy, który miał całkowicie zakazać aborcji. Te prace zaczęły się właściwie równolegle, kiedy ruszyły obrady Okrągłego Stołu, które zaczęły się 6 lutego, to w marcu ruszyły prace Episkopatu i pojawił się ten projekt, który przewidywał kary więzienia dla kobiet i lekarzy. Ten projekt ostatecznie został odrzucony jeszcze przed czerwcowymi wyborami 1989 roku,
Ale warto o tym pamiętać, bo on też pokazuje tutaj, jaką rolę odegrał Kościół katolicki, który, jak pamiętamy, w okresie obrad okrągłostołowych i w ogóle porozumiewania się opozycji ze stroną rządową odgrywał rolę takiego mediatora, pośrednika, prawda, pośredniczył w tych rozmowach, no ale też za to pośrednictwo wystawił sobie potem słony rachunek, który zapłaciły kobiety. W roku 90 minister zdrowia wydaje zakaz przerywania ciąży w prywatnych gabinetach. No i to już wyraźnie pokazuje, jaka będzie polityka nowego rządu, że rząd jest skłonny właśnie oddać z nawiązką Kościołowi, no, zapłacić ten rachunek, który Kościół wystawił. Komisja Kobiet Solidarności wtedy była dosyć taką aktywną grupą w gronie Solidarności. Rzeczywiście starała się walczyć o prawa kobiet. Jej przewodniczącą była Małgorzata Tarasiewicz, do dzisiaj jest aktywną grupą kobiecą, która działa w Stowarzyszeniu Współpracy Kobiet New Polska. Komisja Kobiet Solidarności opowiedziała się za prawem do aborcji i w związku z tym została zlikwidowana przez władze związku. Taka była odpowiedź związkowa, to była kara za to, że sprzeciwiły się ogólnej polityce związku. W roku 91 ta restrykcyjna ustawa ponownie trafiła do Sejmu. Odbywają się wtedy masowe demonstracje. I rzeczywiście te demonstracje są masowe. Oczywiście druga strona też demonstruje, ale to nie jest tak, że sprawa jest załatwiona i że można powiedzieć, że tutaj społeczeństwo jednoznacznie domaga się wprowadzenia zaostrzenia prawa. Te projekty są różne, ale należy pamiętać, że w Sejmie wówczas były dyskutowane takie najbardziej radykalne, które przewidywały kary więzienia i dla kobiet, i dla lekarzy. I zresztą ten radykalizm projektów, no, w tej chwili jest odgrzewany został odgrzany w projektach dotyczących regulacji zapłodnienia in vitro. Jak pamiętacie, może jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości też zgłosił projekt, który dotyczący regulacji zapłodnienia in vitro, który przewidywał kary więzienia dla lekarzy i dla osób, które skorzystają z procedury zapłodnienia in vitro. Ten projekt został odrzucony, ale niemniej to pokazuje pewien kierunek myślenia i niebezpieczne tendencje. Przepraszam, a przy tym in vitro to miało być kara na osobę obojga płci, czy też tylko kobiety? No przewidywał karę więzienia dla tych, którzy, czyli rozumiem, że pewnie mężczyzna też, tak, że para, która skorzysta z zabiegu, ale... W listopadzie 92 roku na fali tej całej takiej gorącej dyskusji powstają i tego restrykcyjnego projektu powstają tak zwane komitety Bujaka, ale w których działa też Barbara Labuda i Izabela Jaruga-Nowacka. Tym komitetom, no i właśnie, to są różne dane, ponieważ w różnych miejscach różne dane są przytaczane, no ale przyjmuje się, że komitet zebrał 1 300 000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie karalności przerywania ciąży, ale ten wniosek został odrzucony przez Sejm. I teraz było to możliwe, ponieważ wówczas nie było jeszcze ustawy o referendum. W związku z tym nie było regulacji, nie było przepisów, które by kwestie referendalne regulowały i dlatego to Sejm podejmował decyzję. I za odrzuceniem tego wniosku, no, zagłosowała także strona progresywna, strona liberalna. Dlaczego? Ponieważ to nawet nie chodzi, znaczy nawet nie chodziło o takie stricte podporządkowanie się Kościołowi, że tutaj politycy robią to, co mówią biskupi, tylko celą był pakiet reform, dalszych reform Leszka Balcerowicza. I politycy na przykład z Unii Demokratycznej, która firmowała proces zmian ustrojowych, no bali się, że w sytuacji, kiedy zostanie uchwalone referendum, dojdzie do wojny ideologicznej, do rozwiązania Sejmu i w związku z tym te reformy nie zostaną uchwalone. No i uznano, że to będzie mniejszym złem. Nie chcieli tutaj drażnić Kościoła, no bo oczywiście bali się, że Kościół wtedy wycofa poparcie dla reform ekonomicznych. I to był argument, który przeważył. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie dorzucić, że dokładnie w tym samym czasie i dokładnie z tych samych powodów religia zostaje wprowadzona do rządu. Tak. Najpierw zresztą bardzo podobny powód, bo najpierw zaczęło się od instrukcji ministra o przywróceniu, tak, religii w szkołach, a potem właśnie poszło
No właśnie, o tym też powinnam była powiedzieć, to powinno być tutaj umieszczone. No w każdym razie polecam Wam bardzo gorąco. Jest świetna książka pod redakcją profesora Chałubińskiego, Aborcja i polityka. To jest książka, która wyszła w 93 roku, no właśnie, ponieważ 7 stycznia 93 roku zostaje przyjęta restrykcyjna ustawa antyaborcyjna. I też jeszcze ta książka jest o tyle świetna, że ona została napisana na gorąco. Ona się ukazała tuż po przyjęciu tej restrykcyjnej ustawy, jakoś wiosną chyba 93 roku. Mogę dodać, profesor wówczas doktor Mirosław Chałubiński był jednym z pierwszych przewodniczących Stowarzyszenia Protymina. Także wtedy coś się działo. Mhm. I powstaje Stowarzyszenie Neutrum, no wykluwają się pierwsze organizacje nie tylko kobiece, no zatem też można powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy sprawa aborcji była sprawą wszystkich, że to nie było tak, że to była sprawa tylko kobiet i to kobiety o to walczyły, ale rzeczywiście no, było większe takie porozumienie między płciami, tak bym to ujęła, bo no, było takie poczucie zagrożenia ze strony kościoła, nie wiem, no, narastającego konserwatyzmu, nacjonalizmu itd., itd. i stąd to porozumienie było możliwe. Ta książka jest właśnie tyle świetna, że ona na bieżąco tutaj odnotowuje ten gorący czas. I między innymi właśnie profesor Chałubiński w tej książce rekonstruuje wypadki, jakie miały miejsce w Sejmie od listopada do stycznia 93 roku do momentu głosowania i pisze, że biskupi wręcz z Sejmu nie wychodzili. To jest ten czas, kiedy papież Jan Paweł II błogosławi tę kobietę Włoszkę, która nie zgodziła się na aborcję i umarła. To jest ten czas, kiedy papież Jan Paweł II mówi o tym, że zgwałcone bośniaczki powinny urodzić dzieci, które powstały w wyniku gwałtu. I jest ogromna presja wywierana na polityków. No i oczywiście ten aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny. I tak jak powiedziałam, te zmiany, próba zaostrzenia prawa aborcyjnego jest takim katalizatorem, który powoduje tworzenie się pierwszych organizacji kobiecych pozarządowych i też politycznych. Powstaje Polskie Stowarzyszenie Feministyczne w Warszawie. Powstaje Stowarzyszenie Profemina, tu z przewodniczącą Ewą Dąbrowską-Szulc. Listopad 1989. Powstaje Fundacja Kobieca Ewka z Krakowa, powstaje Centrum Praw Kobiet z Warszawy, wreszcie w 1992 roku powstaje Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, która została założona przez kilka organizacji, jako właśnie Konfederacja, jako Federacja, tam między innymi wśród założycielek była Liga Polskich Kobiet. Liga Polskich Kobiet. Stowarzyszenie Kobiet i Dziewcząt Chrześcijańskich IFKA, Profemina, chyba Koło Demokratyczne Ewa. Tak, i jeszcze kilka innych organizacji. Zresztą w 2011 roku Federacja obchodziła 20-lecie. Tak. I w 91 roku powstaje Parlamentarna Grupa Kobiet, która muszę powiedzieć, że za czasów, kiedy Barbara Loguda była jej przewodniczącą, odgrywała naprawdę bardzo ważną rolę w Sejmie. Ważne też było to, że w Parlamentarnej Grupie Kobiet udało się włączyć w swoje działania przedstawicielki różnych partii politycznych. Także to nie było tak, że były w niej tylko kobiety z SLD czy z Unii Pracy, ale w czasach, kiedy PSL miał swoje przedstawicielki w Sejmie, również polityczki z PSL-u, były członkiniami Parlamentarnej Grupy Kobiet. To był czas, kiedy w Polsce próbowano zaostrzyć prawo do rozwodów i też Parlamentarna Grupa Kobiet aktywnie podejmowała działania, tak rzeczywiście prężnie działała. I taka międzypartyjność grupy właściwie skończyła się w roku 97, z chwilą, kiedy AWS wygrało wybory, kiedy wybory wygrały partie prawicowe zrzeszone w AWS. Ponieważ wówczas polityczki, które ponownie zostały wybrane i w poprzedniej kadencji działały w Parlamentarnej Grupie Kobiet, wysłały zaproszenie do współpracy do pań z różnych partii politycznych, ale niestety kobiety z AWS-u otrzymały prikaz od władz absolutnego nieangażowania się w pracę grupy. I od tego momentu
No grupa ma bardziej takie monolityczne oblicze, no w tym sensie, że głównie działają w niej parlamentarzystki z SLD i z SLD i z Unii Pracy, tam było parę polityczek też z Unii Wolności. A czy dzisiaj istnieje taka grupa? Ona istnieje cały czas, natomiast władza w niej została przejęta przez polityczki Platformy Obywatelskiej, a w kadencji, kiedy PiS rządził, wtedy polityczki z PiSu. No i można powiedzieć, że właściwie w prace grupy zostały zamrożone. Ja się śmieję, że ta grupa została przejęta po to, żeby udowodnić bezzasadność istnienia takiego bytu. Znaczy właśnie przez to, że nic nie robiła, że się nie angażowała w żadne inicjatywy, że nie zabierała głosu wtedy, kiedy było trzeba. No to właściwie jakby straciła rację bytu. Myślę, że ostatnio PGK próbuje się trochę ożywić. Teraz przewodniczącą jest, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, pani Beata Szydło z Platformy Obywatelskiej. I to Szydło nie jest Platformy. Nie jest Szydło, nie, ale nie Beata Szydło. Szydłowska. Szydłowska, o, dobrze. Beata Szydłowska. Przepraszam za pomyłkę. I próbuje się ożywić i tu mogę podać dwa takie przykłady. W momencie, kiedy trwała debata nad wydłużeniem wieku emerytalnego i był bardzo duży opór społeczny, jednak Platforma Obywatelska parła w zaparte, żeby wiek emerytalny wydłużyć bez względu na opinie przeciwne temu. Parlamentarna Grupa Kobiet zabrała głos krytykujący tę reformę, więc to jej należy policzyć na plus, że się zbuntowały przeciwko własnej partii politycznej. No i drugi taki moment to teraz Parlamentarna Grupa Kobiet złożyła projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, żeby wprowadzić do ustawy SUWAK, czyli naprzemienne mieszkanie na listach wyborczych kobiet i mężczyzn i zwiększyć, tę kwotę z 35 do 40%. Jest jeszcze drugi projekt ruchu pani Kota, który złożyła Wanda Nowicka w czasach, kiedy jeszcze była członkinią klubu parlamentarnego ruchu pani Kota, w którym to projekcie jest zapis i suwak i parytet pełen, czyli 50% kobiet i mężczyzn. Takim znamiennym utrupianiem Parlamentarnej Grupy Kobiet było przyjęcie Jarosława Wałęsy i przepraszam za wyrażenie, robienie sobie podśmiechujek z tej instytucji, ponieważ było dwóch panów, którzy powiedzieli, że no jak to, Parlamentarna Grupa Kobiet, my też nie możemy być dyskryminowani i zostali przyjęci. I to wtedy uderzyło to w dno kompletnie. I przecież tyle różnych rzeczy można było zrobić, tylko niestety, tak jak Agnieszka powiedziała, jest to narzędzie niewygodne, kiedy kobiety mogą się zjednoczyć. Tak, tu chciałam teraz pokazać wam kilka takich przykładów współpracy, mobilizacji w ruchu kobiecym, kiedy ta współpraca zaczęła być. Po prostu no, w latach 90. zaczęły powstawać różne organizacje pozarządowe. Tak jak mówiłam, większość tych organizacji feministycznych, które powstały, to powstało na fali właśnie tej debaty o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Natomiast bardzo ważny jest rok 95, kiedy w Pekinie odbywa się 4. Światowa Konferencja ONZ na rzecz kobiet, ponieważ to jest okazja do mobilizacji kobiecych organizacji pozarządowych. Wówczas powstaje Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych Pekin 95, który przygotowuje alternatywny raport. Raport alternatywny w stosunku do raportu, który przygotował rząd na konferencję. Ta konferencja wyglądała tak, że rządy przedstawiały swoje raporty, jak wygląda sytuacja kobiet, jaki jest stan, co rządy robią, żeby poprawić tę sytuację, zapobiegać dyskryminacji kobiet. Natomiast organizacje pozarządowe miały swoje forum, które towarzyszyło konferencji pekińskiej i na forum ONZ-owskim też prezentowały raporty alternatywne. Także ten raport został przygotowany, no tutaj skrzyknęły się różne organizacje, w przygotowanie tego raportu były zaangażowane i osoby, które potem tworzyły Gender Studies, tutaj mam na myśli profesor Bożena Hołuj i Centrum Praw Kobiet i Fundacja Centrum Promocji Kobiet i Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, Karat powstał później, także to jeszcze nie jest ten moment, ale Kinga Loman, która teraz się tworzyła, była jedną ze współtwórczyń tego komitetu. Demokratyczna Unia Kobiet również chyba uczestniczyła, Renata Berendt-Mieszczanowicz w pracach. W razie
Raport został przygotowany, grupa przedstawicielek organizacji kobiecych z Polski uczestniczyła w konferencji pekińskiej, tam ten raport prezentowała. Ale co ważne, po konferencji dziewczyny zorganizowały cykl konferencji prasowych, cykl konferencji regionalnych, przetłumaczyły na język polski platformę działania, to jest dokument końcowy konferencji pekińskiej, no i starały się upowszechnić ten dokument, a przede wszystkim platforma była też wykorzystywana w tym, żeby to był taki instrument wywierania presji na rząd. Pokazano, że ponieważ Polska podpisała ten dokument, zobowiązała się do realizacji rekomendacji, które ten dokument zawierał. On, nie wiem na ile są tam znany, on grupuje kwestie dotyczące praw kobiet w 12 obszarach. Tam są kobiety i ubóstwo, ekonomia, udział w polityce, media, nauka, dziewczynki. Diagnozuje sytuację i proponowane są rekomendacje, jakie działania należy podjąć. Są rekomendacje zarówno pod adresem rządów, instytucji międzynarodowych, także społeczeństwa obywatelskiego. I co jest ważne, jednym z efektów tej konferencji jest to, że powstaje forum współpracy organizacji pozarządowych i pełnomocnika rządu do spraw kobiet i rodziny. Wcześniej pełnomocnik rządu do spraw kobiet i rodziny został powołany też na fali właśnie przygotowań się rządu do tej konferencji pekińskiej. A później to forum od 1997 roku działało jako forum współpracy organizacji pozarządowych z Parlamentarną Grupą Kobiet. Teraz dlaczego nastąpiła ta zmiana? Otóż dlatego, że w 1997 roku, kiedy wybory wygrało AWS, urząd w zasadzie może nie tyle został zlikwidowany, co zmieniono nazwę na pełnomocnika rządu do spraw rodziny i pełnomocnikiem został pan Kapera. To była taka słynna postać polityka prawicowego, który się wsławił wypowiedzią, jak to rasa żółta zaleje Europę i wytrzebi białego człowieka. Ale został odwołany wówczas, bo on był chyba, zdaje się, wiceministrem zdrowia w rządzie premiera Bieleckiego i został pozbawiony tej funkcji. Natomiast później został mianowany pełnomocnikiem do spraw rodziny. No i rzeczywiście to była śmierć polityki równouprawnienia wtedy. Tych wszystkich zmian, które się zaczęły dziać po konferencji pekińskiej, tu mogę podać wam taki przykład. W 1997 roku polski rząd, jeszcze przed tymi wyborami wrześniowymi, podpisał z UNDP, czyli z Funduszem Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, umowę, na mocy której miano realizować w Polsce program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. To była bardzo fajna koncepcja, ponieważ we wszystkich województwach miały powstać takie wojewódzkie ośrodki, które by zajmowały się kompleksowym udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy, ale przede wszystkim tu nie chodziło tylko o pomoc prawną, psychologiczną, ale też brano pod uwagę aspekt ekonomiczny i były przewidziane środki na udzielanie pomocy finansowej kobietom po to, żeby mogły wyjść z toksycznego związku, bo bardzo często jednym z tych powodów, dla którego kobiety trwają w takich relacjach, jest to, że mają trudną sytuację materialną i trudno by było im się później utrzymać z dziećmi. A tam były przewidziane bezzwrotne pożyczki na uruchomienie swojej działalności gospodarczej, na szkolenia, na poprawę sytuacji zawodowej i tak dalej, na usamodzielnienie się. Ale program ten został zlikwidowany właśnie, kiedy Kapera został pełnomocnikiem. Także no, to jest jeden z takich przykładów. Natomiast innym było to, że to forum przestało istnieć. Tu mogę taką przytoczyć anegdotę, że koleżanki się nie poddawały i po prostu wtedy, kiedy był wyznaczony zwyczajowo, to forum się spotykało, z tego co pamiętam, chyba co miesiąc albo raz na dwa miesiące. No w każdym razie tego dnia, kiedy było przewidziane kolejne spotkanie, ale już po tych wyborach wygranych przez AWS i kiedy Kapera został pełnomocnikiem, dziewczyny poszły i na mrozie tupały pod kancelarią premiera i zorganizowały przed kancelarią spotkanie forum. No a potem ono właśnie zaczęło funkcjonować przy Parlamentarnej Grupie Kobiet. Ono było o tyle ważne, że to był taki kanał komunikowania się przedstawicielek organizacji kobiecych z politykami. I zwłaszcza to forum współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet, no było o tyle dobre, że rzeczywiście umożliwiało taki wgląd w prace legislacyjne, w projekty, jakie są szykowane, były organizowane wspólne konferencje. Natomiast też niestety warto pamiętać o tym, że jak się współpracuje z polityczkami i politykami, to różnie to bywa i też były takie momenty, że czasami to forum były takie próby instrumentalizowania.
I to mogę Wam podać przykład nieszczęsnego funduszu alimentacyjnego, mówię nieszczęsnego, ponieważ on został zlikwidowany wtedy, kiedy SLD sprawowało władzę i parlamentarna grupa kobiet, mimo iż doskonale wiedziała o tym, że są szykowane takie zmiany, nie mówiła nic o tym i dopiero zwołała na spotkaniu forum, które odbyło się tuż przed trzecim czytaniem, przedstawiła projekt szykowanych zmian, no i oczekiwała, że forum jednogłośnie te zmiany poprze. I pamiętam, że na tym spotkaniu wybuchła bardzo duża awantura. No i panie polityczki były dosyć mocno zdziwione, że tu jest taki duży opór i że organizacje wcale nie zamierzają poprzeć tych zmian, które likwidowały fundusz. No reszta historii jest taka, że fundusz tak zlikwidowano, powstał ruch Alimenciar, który był rzeczywiście takim bardzo prężnym masowym ruchem, przygotował własny projekt ustawy, która potem została zmieniona i formie uchwalona. Ważnym skutkiem tej konferencji pekińskiej jest to, że na Uniwersytecie Warszawskim powstają pierwsze w Polsce gender studies. Dlatego mówię, że jest to skutek konferencji pekińskiej, ponieważ osoby, które tworzyły gender studies, czyli profesor Małgorzata Puszara i profesor Bożena Hołuj, poszły na spotkanie z rektorem Uniwersytetu z Platformą Działania, z Pekińską Platformą Działania, wręczyły mu ten prezent, pokazały, że proszę bardzo, to są zobowiązania polskiego rządu, że jeśli chodzi o sferę edukacji, mają gender studies, powinny powstawać na uniwersytecie, no i tak to się udało. Ale oczywiście też było to możliwe dzięki temu, że gender studies nie były finansowane przez uniwersytet, tylko Fundacja Forda przeznaczyła środki na ten cel. Także to też jest taki pewien paradoks, że z jednej strony uczelnie zaczęły spuszczać gender studies, a z drugiej strony koniecznością stało się pozyskiwanie funduszy na ten cel, że nie były to fundusze przeznaczane przez uczelnie. Tak, teraz chciałam wymienić najważniejsze inicjatywy. Jak mówiłam na początku, to jest moje zestawienie zupełnie subiektywne. Być może się okaże, że wy byście wymieniły inne albo jeszcze jakieś inne dodały do tej listy. Na pewno warto tutaj powiedzieć o projekcie ustawy równościowej. Pierwszy projekt został przygotowany przez profesor Eleonorę Zielińską i profesor Małgorzatę Fuszarę w 1997 roku. Ten projekt ustawy równościowej trafiał pod obrady Sejmu w każdej kadencji. Rytualnie był dyskutowany przez Sejm tuż przed 8 marca i rytualnie zawsze był odrzucany albo na przykład był odsyłany do dalszych prac w komisjach. I te prace w komisjach ciągnęły się aż do końca kadencji. Także takie to były losy. No ostatecznie przyjęto... Aha, no i też co było ciekawe, że jak się popatrzy na ten pierwszy projekt w 1997 roku, to jak na tamte czasy to był projekt rewolucyjny. On proponował wprowadzenie kwot nie tylko na listach wyborczych, ale także na stanowiska nominowane. Zawierał jeszcze inne rozwiązania, które potem jakby trochę straciły rację bytu, ponieważ i tak dokonały się zmiany legislacyjne, zostały wprowadzone przepisy, na przykład został zmieniony, przepraszam, kodeks pracy i te rozwiązania, które były w tej ustawie proponowane, one potem tak w kodeksie pracy się znalazły. No niemniej ja się śmieję, że ten projekt ustawy to jest chyba najdłuższa w ogóle, to jest ustawa, która najdłużej była w Polsce dyskutowana przez polski Sejm. Ostatecznie przyjęto ją jako ustawę antydyskryminacyjną w 2010 roku. No ale wiadomo, że jest to ustawa kiepska i ona ma niewiele wspólnego z tym pierwotnym projektem, ale też zupełnie wypacza jednak ducha i ideę. Ona jest autorska ówczesnej minister do spraw wspólnego traktowania Elżbiety Radziszewskiej. No i ma być ustawa nowelizowana. Jak rozumiem, już jest chyba po pierwszym czytaniu, trwają prace w komisjach. W każdym razie jest szansa na to, że uwagi organizacji pozarządowych zostaną uwzględnione. Warto powiedzieć o pierwszej debacie feministycznej, jaka się odbyła na łamach prasy mainstreamowej w Gazecie Wyborczej. To jest rok 99, kiedy ukazuje się artykuł Agnieszki Grasz, Patriarchat po seksmisji, który później wszedł w skład książki Świat bez kobiet. Ten artykuł wywołał falę oburzenia, między innymi dlatego, że Agnieszka porusza tam wątek braku widoczności kobiet po 1989 roku, braku widoczności kobiet w strukturach władzy. No i w pewnym sensie tak to zostało odczytane przez te kobiety, o których Agnieszka pisze, że stawia zarzut też dawnym opozycjonistkom, że nie zaangażowały się w politykę. Agnieszka w tym artykule przytacza
artykuł Szany Pen, Tajemnica Państwowa, który został opublikowany na początku lat 90. w Pełnym Głosem. To było takie pismo nieregularnie feministyczne wydawane przez Fundację Kobiecą FK z Krakowa. I wszystko było dobrze, dopóki ten artykuł był opublikowany w niszowym pisemku feministycznym. Natomiast w momencie, jak ujrzał światło dzienne na łamach prasy, no to rzeczywiście opozycjonistki zabrały głos, między innymi Joanna Szczęsna, która napisała, że ona nie miała ochoty zostać także strażakiem. Miała zupełnie inne plany życiowe, uznała, że swój obowiązek wypełniła działając w podziemiu, natomiast już w wolnym kraju chce robić to na całą ochotę. Natomiast ważna jest ta debata, ponieważ ona pokazuje przegląd problemów, które dotyczyły dyskryminacji kobiet, pokazuje, jak ta sytuacja wyglądała, jakie były największe problemy, bolączki. Wiele kobiet zabrało głos. Ciekawe jest, że część kobiet, które wówczas krytykowały Agnieszkę Gracz, na przykład też inne feministki, które się w tej debacie odebrały, no teraz są osobami, które feminizmowi sprzyjają, a na pewno nie szkodzą. Tu mogę podać przykład Dominiki Wielowiejskiej, która wtedy bardzo naskoczyła w tej debacie. Natomiast teraz w niektórych swoich artykułach, no powiedzmy, że jest może inaczej, nie tyle sprzyjająca ruchowi kobiecemu, co na pewno dostrzega wagę tych problemów, o których feministki mówiły od lat, tak? Czyli te problemy weszły do dyskursu publicznego. Przeciwna parytetom. Słucham? Była przeciwna parytetom. Parytetom tak. To można doskonale rozwiązać, budując więcej przedszkoli. Parytetom tak, ale na przykład jeśli chodzi o politykę socjalną, kwestie żłobków i przedszkoli, ja nie mówię, że ona we wszystkim się zgadza i że wszystkie postulaty popiera, ale jak się porówna jej postawę z tamtych lat, a teraz, no to jest pewna ewolucja. Także no w każdym razie wam polecam w ogóle przeczytanie całej tej dyskusji tak za jednym zamachem tych wszystkich artykułów. One też są pewnym takim zapisem historycznego momentu. On jest Pełnym Głosem, tylko nie pamiętam w tej chwili, który to jest numer kwartalnika. tak, ale warto, a poza tym no, wszedł później w skład książki Szany Pen, Podziemne Państwo Kobiet, więc jeżeli przeczyta pani książkę Szany Pen, to myślę, że to załatwi sprawę. Ważny jest rok 2000, kiedy powstaje Porozumienie Kobiet 8 marca, zostaje zorganizowana pierwsza manifa pod hasłem Demokracja bez kobiet to pół demokracji. No i tutaj warto może powiedzieć o właśnie jak do tego w ogóle poszło, przepraszam, jak do tego doszło, skąd się wziął ten pomysł. Otóż w roku 2000 to już pewnie jest taka, nie wiem, no historia powszechnie znana, prasa obiegła wieść o tym, że policja wtargnęła do gabinetu ginekologicznego po anonimowym telefonie. Nie poinformowano pacjentki o przysługujących jej prawach, zabrano przeprowadzone badania ginekologiczne, żeby sprawdzić, czy faktycznie aborcja miała miejsce. No i rzeczywiście te wieści wywołały ogromne poruszenie. I zorganizowałyśmy takie spotkanie, w którym wzięły udział kobiety, które działały w organizacjach kobiecych i takie, które nie działały, które były związane z uniwersytetami. Z uniwersytetem zaczęłyśmy się zastanawiać, co można zrobić. Był pomysł, żeby powstała taka grupa ad hoc do spraw reagowania w sytuacji rażącej dyskryminacji. No z tego może niewiele wyszło, ale wtedy na tym spotkaniu Elwira Krusiel, która wówczas pracowała w Federacji Szkoły Planowania Rodziny, rzuciła pomysł, żeby zorganizować demonstrację, ponieważ w tym samym roku odbywał się Światowy Marsz Kobiet i w różnych krajach właśnie takie marsze się odbywały, no i był pomysł, żeby zrobić też demonstrację uliczną. Natomiast na tym spotkaniu też zrodziła się inicjatywa, ona doszła do skutku, został wysłany list do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie, czy policja nie przekroczyła uprawnień, wkraczając do gabinetu ginekologicznego. Rzecznik podjął interwencję i no, później stwierdził, że doszło do naruszenia, także z tym się zwrócił do komendanta głównego policji. Natomiast pierwsza manifa została zorganizowana, wzięło w niej udział 150 osób. Pogoda była paskudna, było zimno i mrzawka była paskudna. Ja też muszę powiedzieć, że manify się zrodziły trochę tak w kontrze do establishmentowości organizacji kobiecych, ponieważ w pewnym momencie no, zapanowało takie trochę poczucie, że nie wiem, no, niektóre organizacje kobiece już tak bardzo z etaty ciały, to znaczy, że osoby, które tam pracują, no tak pracują od do,
że nie za bardzo mają power, chęć angażowania się w jakieś inne inicjatywy. Trochę to wszystko było już takie ustabilizowane, poukładane, tak zaszufladkowane. Natomiast tak jakby nie było w tych organizacjach miejsca na działania spontaniczne, które czasami muszą się pojawić, kiedy, nie wiem, no, dochodzi do jakiejś sytuacji rażącej dyskryminacji, trzeba podjąć jakąś interwencję. Więc te manify też trochę na zasadzie takiego buntu się zrodziły. Trochę może buntu też generacyjnego, działaczek młodszego pokolenia w stosunku do działaczek starszego pokolenia. Omawiałyśmy strategie i manify były organizowane na początku, no bardzo ważny był taki aspekt karnawałowy, to znaczy się zastanawiałyśmy, co zrobić, żeby ta demonstracja zwróciła uwagę mediów, zwróciła uwagę opinii publicznej, no ale żeby się nie kojarzyła, nie wiem, z oponami palonymi na ulicach. Wtedy też było dużo takich demonstracji organizowanych przez związki zawodowe, była dosyć duża niechęć, no jest na taki język teatralny, karnawałowy się zdecydowałyśmy, były różne happeningi. I ważny jest w ogóle rozwój Porozumienia Kobiet 8 marca. Myślę, że manify naprawdę przeorały świadomość i sporo zmieniły w Polsce. Można narzekać na to, jak kolejne manify były przedstawiane w mediach, ale ta pierwsza była naprawdę ogromnym sukcesem, ponieważ informacje o manifie pojawiły się we wszystkich mediach, łącznie z wydaniem głównym wiadomości w pierwszym programie Telewizji Polskiej. I to nie w taki sposób prześmiewczy, jak zwykle pokazywano później relacje z manify, zderzając to ze zdjęciami święta kobiet w PRL-u, jak to tam kobiety obdarowywano rajstopami z obrazkami narodowymi. Tak, oraz goździkami. Tylko rzeczywiście przytoczono dane dotyczące dyskryminacji kobiet i powiedziano, że według organizacji feministycznych dyskryminacja kobiet w Polsce to. I to było dosyć istotne. Ważny w ogóle w rozwoju manif jest współpraca ze związkami zawodowymi, która zaczęła się od, nie wiem, trwa od kilku lat. Myślę, że ważnym rokiem był rok 2007. Wtedy na manifie pojawiły się związkowczynie. Oczywiście nie było łatwo i naprawdę wymagało to wielu zabiegów, żeby przekonać kobiety ze związków zawodowych do zaangażowania się w manifę, do tego, żeby się pojawiały na manifie. Nie prywatnie, ale właśnie jako przedstawicielki związków zawodowych. I tu chciałam podać przykład Związku Zawodowego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Z nimi od lat były prowadzone rozmowy. Tutaj ogromną rolę odegrała Julia Kubisa, która potem napisała doktorat o sytuacji pielęgniarek. Natomiast rzeczywiście pielęgniarki były bardzo mocno ostrożne, ale też inne związkowczynie, bo po prostu feminizm i feministki tak się pejoratywnie, negatywnie kojarzyły, że one się po prostu bały, że mimo iż popierały te postulaty, mówiły, że się z tym zgadzają, jak im przedstawiałyśmy listę postulatów, jakie będą hasła na manifie, o co nam chodzi, o czym chcemy mówić, ale bały się, że jeżeli się pojawią w tym towarzystwie, nie wiem, kolorowym, z perukami, no właśnie w takim korowodzie, to że to może się nie przysłużyć sprawie czy sprawom, o które walczą. No ale tę wzajemną nieufność udało się przełamać. Manifa zdaje się w roku chyba 2010, kiedy była w 2011, pewnie ta jubileuszowa, 10. manifa, no była taką, na której pojawiły się przedstawicielki wszystkich związków zawodowych i zabrały głos. Tak, i tu wymieniłam najważniejsze inicjatywy, no oprócz tych, o których mówiłam wcześniej. W roku 2001 powstaje przedwyborcza Koalicja Kobiet. To było o tyle ważne, ponieważ koalicja odegrała dużą rolę, jeśli chodzi o walkę o zwiększenie udziału kobiet w polityce. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewnie nie byłoby sukcesu Kongresu Kobiet bez przedwyborczej Koalicji Kobiet. Warto też powiedzieć, że kongres nie wziął się znikąd, tylko że jednak to, że możliwe są działania, że jednak wśród opinii publicznej, nie wiem, wśród mediów jest też jakaś przychylność dla postulatów kobiecych, to nie jest tylko kwestia skuteczności przedstawicielek Kongresu Kobiet, że udaje się do tego przekonać media, ale też to jest wynik naprawdę ogromnej pracy przez 20 lat działań organizacji kobiecych różnych inicjatyw.
Koalicja zrzeszała organizacje pozarządowe i osoby indywidualne i postawiła sobie za cel zwiększenie udziału kobiet w polityce. Koalicja opracowała takie swoiste credo. Swoiste credo to było 10 pytań, które były zadawane na spotkaniach osobom, które kandydowały do Sejmu i Senatu. Pytano na przykład o stosunek do liberalizacji prawa do przerywania ciąży, o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, o bezpłatną antykoncepcję, o kwestie likwidacji feminizacji ubóstwa, jak walczyć z bezrobociem kobiet. Więc różne pytania były zadawane. Koalicja działała w całym kraju, były organizowane konferencje prasowe, wydała też materiały. No i tutaj o sile koalicji może świadczyć pewien zabawny incydent, a mianowicie jedna z konserwatywnych kandydatek, która kandydowała z listy konserwatywnej partii, już nie pamiętam, czy to była Liga Polski, czy to była jedna z kandydatek z listy Ligi Polskich Rodzin z Okręgu Pomorskiego, urządziła dziką awanturę i chciała w ogóle podać koalicję do sądu, ponieważ koalicja w czasie kampanii przygotowała ulotki dla poszczególnych okręgów wyborczych i na tych ulotkach znajdowały się nazwiska wszystkich kobiet startujących do Sejmu i Senatu z list różnych komitetów i było zaznaczone miejsce, z którego kobiety kandydują. I ona uznała, że to może podważyć jej wyborcze szanse, że jej nazwisko znalazło się na tej samej ulotce, na której znalazły się nazwiska kobiet kandydujących z listy SLD. Także no to był taki zabawny incydent, ale on też pozwolił nagłośnić działalność koalicji. Także jeżeli w 2001 roku doszło rzeczywiście do przełomu, jeśli chodzi o zwiększenie udziału kobiet w polityce i ten przełom właściwie się utrzymuje, ponieważ wtedy liczba kobiet w Sejmie zwiększyła się z 13% do 20%. Przez te lata 90. utrzymywała się na poziomie mniej więcej 13%, a w Senacie wzrosła do 23%. Więc to była rzeczywiście znacząca zmiana. I oczywiście na to się złożyło kilka czynników. To była działalność przedwyborczej Koalicji Kobiet, to była prężna działalność Parlamentarnej Grupy Kobiet. To był też fakt, że były sprzyjające badania opinii publicznej, coraz więcej osób opowiadało się za zwiększeniem udziału kobiet w polityce, też nastąpił przełom w mediach, więc to było kilka takich czynników, ale tutaj działalność koalicji była istotna. Ważny jest listu kobiet z 2002 roku, który został napisany przez profesor Marię Janion na prośbę Porozumienia Kobiet 8 marca. W tym liście została postawiona teza, że w Polsce handluje się prawami kobiet, że politycy handlują prawami kobiet, bojąc się utraty poparcia Kościoła katolickiego. Pod tym listem były zbierane podpisy znanych kobiet z różnych środowisk. Także podpisała się Agnieszka Holland, Wisława Szymborska, Henryka Bochniarz, Magdalena Łazarkiewicz, no cała masa kobiet. I to takich, które nigdy wcześniej nie popierały żadnej inicjatywy feministycznej. Więc ten list odgrywa rzeczywiście rolę, bo to jest taka pierwszy taki moment nawiązania kontaktów, jakiejś współpracy. Ten list został wysłany do Komisji Europejskiej i oczywiście zorganizowaliśmy konferencję prasową i oczywiście nie sądziłyśmy, że tutaj Komisja Europejska przyjdzie z interwencją, pogrozi palcem polskiemu rządowi, tylko oczywiście ten list miał spowodować tutaj reakcję w kraju przede wszystkim. No i rzeczywiście wywołał dosyć duże zamieszanie. Było sporo relacji medialnych. Wywołał też wściekłość niektórych konserwatywnych publicystów. Pamiętam taki zabawny artykuł Bronisława Wittsteina, opublikowany na Łamach Rzeczpospolitej, w którym to artykule Wittstein postawił tezę, że feministki zmanipulowały te wszystkie kobiety, które podpisały się pod listem. To przecież jest rzeczą niemożliwą, żeby one podały taką tezę, tak, która w tym liście ma miejsce. A warto też powiedzieć o tym kontekście, skąd się wziął pomysł tego listu. W roku 2001 SLD wygrało wybory, powstał rząd. Izabela Jaruga-Nowacka została powołana na reaktywowane stanowisko pełnomocnika rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. I w jednym z wywiadów radiowych zapytana o ustawę antyaborcyjną, powiedziała, że ta ustawa jest zła, że ona wyrządziła wiele zła, że należałoby ją zmienić. Ale nie mówiła o tym, że SLD na pewno ją zmieni i tak dalej.
W każdym razie zareagował biskup Pieronek. Zapytano o komentarz, co biskup na to, co powiedziała pani Izabela Jurgą-Nowacka. Biskup Pieronek nazwał Izabelę Jurgą-Nowacką feministycznym betonem, którego nawet kwas nie rozpuści, co z kolei też wywołało protesty. No i to właśnie był ten moment, kiedy się zorientowałyśmy, że SLD mimo iż wygrało wybory i w kampanii naobiecywało naprawdę bardzo wiele. Właściwie można powiedzieć, że na wszystkie pytania przed wyborczej koalicji kobiet odpowiedź brzmiała tak, 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 tak. Natomiast po tym jak szło co do czego, no to się rakiem wycofali. W zasadzie jedynym takim rzeczywiście no, osiągnięciem to była właśnie reaktywacja tej funkcji pełnomocnika i powołanie pani Jarubi Nowackiej na to stanowisko i ona rzeczywiście zrobiła bardzo dużo. Natomiast inne zmiany, powiedzmy sobie szczerze, zostały wymuszone akcesją do Unii Europejskiej. Właśnie, ale... Także na przykład nowelizacja kodeksu pracy, na przykład to, że w kodeksie pracy znalazły się wszystkie zapisy dyrektyw w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn. To wszystko było wymuszone akcesją, ponieważ musieliśmy dostosować polskie ustawodawstwo do ustawodawstwa unijnego, więc można powiedzieć, że żadna to zasługa rządu, po prostu musieliśmy się wywiązać z tych zobowiązań. Natomiast widać było, że rząd się rakiem wycofuje z innych obietnic. I teraz dlaczego? Dlatego, że my byliśmy tuż przed akcesją do Unii Europejskiej, byliśmy tuż przed referendum europejskim, wtedy w Polsce były też no, dosyć silne, czy może były obawy przed nastrojami antyunijnymi, przed eurosceptycyzmem i przede wszystkim rząd się obawiał, że Kościół katolicki nie poprze referendum unijnego. Była taka zabawna sytuacja, że Kościół bardzo długo zajmował dosyć krytyczne stanowisko względem Unii Europejskiej, ale bynajmniej nie krytykował neoliberalnej polityki ekonomicznej, tylko rozsiewał obawy, że z chwilą, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, w Polsce zapanuje aborcja, eutanazja i małżeństwa homoseksualne. I to były te argumenty, które Kościół katolicki używał w debacie publicznej, próbując zniechęcić ludzi do poparcia referendum. Także istniała obawa i tak jak było z przyjęciem ustawy restrykcyjnej, kiedy ostatecznie odrzucono wniosek w sprawie referendum, ponieważ bano się, że nie zostaną przyjęte ustawy ekonomiczne Leszka Balcerowicza, tak samo tutaj bano się, że Kościół nie poprze referendum unijnego. No na szczęście grupa polskich biskupów udała się wtedy z wycieczką do Brukseli, zobaczyli jak wygląda w Unii Europejskiej i potem po przyjeździe opublikowali taki list, że no ta Unia nie jest taka straszna. No i też na pewno tutaj ważne było stanowisko też Jana Pawła II, który no, opowiedział się za wyjściem Polski do Unii Europejskiej. No ale niemniej to znowu była ta cena, którą musiały zapłacić kobiety. Rok 2003 to jest ogłoszenie manifesty, którą napisały profesor Jolanta Brakczajna i Agnieszka Graf. Manifesta była czytana podczas kolejnej manify. Warto też powiedzieć o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim były kobiety na falach we Władysławowie w roku 2003. Statek Landy Nord w holenderskiej fundacji Kobiety na falach przypłynął do Polski. I to było o tyle ważne wydarzenie, że po latach właściwie takiego poczucia niemocy, jeśli chodzi o zmianę ustawy antyaborcyjnej, czy w ogóle takiej niemocy, jeśli chodzi o podejmowanie tej tematyki, nastąpił przełom, do czego się przysłużyła Młodzież Wszechpolska, która kamieniami zaatakowała osoby, które były we Władysławowie i które organizowały akcję Landy Norda. I wtedy na ekranach telewizorów cała Polska zobaczyła, jak te młodzieńcy sobie poczynają. I rzeczywiście no, to wywołał taki efekt, że po latach zmieniły się sondaże, jeśli chodzi o stosunek do przerywania ciąży, znaczy na korzyść w sensie tej postawy liberalnej. I wówczas, po tym sukcesie, żeśmy się zastanawiały, czy co zrobić dalej. No efektem wynikiem tego był projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, który został przygotowany w Federacji na rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Natomiast dyskutowałyśmy nad strategią, co zrobić. Część osób opowiadała się za tym, żeby ten projekt zgłosić w trybie inicjatywy obywatelskiej. Sądziłyśmy, że to jest dobry moment, bo rzeczywiście nastąpił taki przełom i warto by było w ten sposób tę ustawę zgłosić. Obawiałyśmy się, że jeśli ona zostanie zgłoszona w trybie poselskim, czyli w zasadzie można było liczyć tylko na pomoc SLD,
no to ta ustawa zostanie utrącona, upatrupiona. No ostatecznie kompromisowo się mówiłyśmy w ten sposób, że okej, sprawdzamy opcję poselską, dajemy SLD 3 miesiące. Jeżeli sytuacja, jeżeli nie będzie tej ustawy, nie zgłoszą jej do laski marszałkowskiej, no to wówczas zrobimy to w trybie inicjatywy obywatelskiej. No po 3 miesiącach się okazało, że potrzebne są jeszcze 3 miesiące. Wtedy już to takie momentum wywołane w akcją Kobiet na falach trochę zaczęło się jakoś tak rozpływać, bo też uwaga opinii publicznej zaczęła się rozpływać. No, efekt był taki, że ten projekt był zamrożony w lasce marszałkowskiej przez ileś tam czasu. Ostatecznie stanął na prezydium Sejmu, ale prezydium nie zdecydowało się zgłosić tego projektu nawet do pierwszego czytania. Czyli ten projekt został w ogóle, znaczy nie wszedł pod obrady Sejmu w tej kadencji, która się skończyła w roku 2005. W roku 2003 kampania przeciw homofobii organizuje pierwszą akcję społeczną Niech nas zobaczą, znaczy nie pierwszą akcję społeczną w ogóle, tylko chodzi o pierwszą akcję społeczną dotyczącą praw osób LGBT, która no, rzeczywiście wywołuje dosyć taki duży przełom, dosyć dużą reakcję. No niestety nie są to reakcje budujące, dlatego że w Krakowie nie można było pokazać tej wystawy w prywatnej galerii. Galeria się w ostatnim momencie wycofała, ponieważ właściciel budynku zagroził wypowiedzeniem umowy. A z kolei też atakowane były billboardy, były niszczone, więc agencja reklamowa się wycofała. No i rok 2004, fundusz alimentacyjny, o którym mówiłam wcześniej. Przepraszam, bo dlaczego wtedy został powstał taki list otwarty w zalecie? Nie, no więc ta powstał taki list otwarty w zalecie wyborczej, jeszcze do tej akcji nie nas zobaczą. Z poparciem dla tej akcji, to taki podpisany przez różne też tuzy dawnej opozycji. Więc to było takie niejednoznaczne. Znaczy nie, no to nie jest tak oczywiście, że to reakcja była taka, że wszyscy byli na niebo. Oczywiście były też reakcje pozytywne, no ale też były reakcje takie, o których mówiłam. Tu tak bardzo szybko, rok 2005 to jest przyjęcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która została znowelizowana w roku 2010. No znowu największe emocje budziły zapisy o zakazie zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary oraz zakaz bicia dzieci. Podczas debaty sejmowej w roku 2005 posłowie się bardzo martwili, że jeśli wejdzie w życie przepis dotyczący zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary, no to wtedy Polska będzie musiała sobie poradzić z problemem bezdomnych mężczyzn, no i co my zrobimy. Ostatecznie przyjęto taki kompromisowy ustawę w określonym kształcie, no 5 lat później została znowelizowana. I oczywiście warto tutaj przytoczyć inne inicjatywy, czyli manifest Manueli Gretkowskiej opublikowany w Przekroju w roku 2006, w momencie kiedy Liga Polskich Rodzin zgłosiła projekt ustawy, który miał wprowadzić do konstytucji całkowity zakaz aborcji. W wyniku tego manifestu powstaje ruch Polska jest kobietą i powstaje Partia Kobiet. Rok 2007 Białe Miasteczko jest o tyle ważne, że no po pierwsze to jest ogromny protest pielęgniarek, ale też ważne jest to, że ten protest jest wspierany przez środowiska feministyczne i tutaj ta współpraca się pogłębia. No i wreszcie rok 2009 Kongres Kobiet, przyjęcie ustawy kwotowej w 2010 i inicjatywa Tak dla Kobiet. Znaczy ona jest ważna, ponieważ przygotowałyśmy projekt obywatelski ustawy o świadomym rodzicielstwie i prawach reprodukcyjnych. No niestety nie udało nam się zebrać 100 tysięcy podpisów, zebrałyśmy ich zaledwie 30 tysięcy. Dlaczego? To jest w ogóle osobna historia, no myśmy się trochę wyłożyły na strategii. Sądziłyśmy, że pomogą nas na media. Najpierw przez półtora miesiąca uganiałyśmy się za mediami, sądziłyśmy, że media liberalne pomogą nam tak jak wspierały ustawę parytetową i tak jak Gazeta Wyborcza sama nieproszona robiła ogromną kampanię za związkami partnerskimi. Natomiast tu się okazało, że temat aborcji jest B i bardzo trudno jest namówić media, mimo że byłyśmy po wielu rozmowach z wysokimi obcasami, miałyśmy wiele obietnic i te ze strony Gazety Wyborczej itd. itd. No to owszem, coś tam napisali, jak była jakaś akcja organizowana, ale w sensie takiego wsparcia, kiedy trzeba było dotrzeć do ludzi z informacją, że jest taka inicjatywa, gdzie się można podpisać, zachęcać do podpisywania się,
Zatem na to nie można było liczyć. No i też prawdę powiedziawszy, nie pomogły tutaj masowe organizacje. Czyli ani SLD, ani Ruch Palikota nie pomogły w zbiórce podpisów. A nam się jeszcze wydawało, że moment, kiedy zgłaszamy ten projekt i zbieramy podpisy, czyli kampania wyborcza, jest dobrym momentem, ponieważ no, partie też się w to zaangażują, ale tak się nie stało. I będzie ostatni slajd teraz. Tu zrobiłam taką listę wyzwań, problemów, o których chciałabym z Wami porozmawiać, jakie stoją przed ruchem kobiecym. Ta lista jest oczywiście niekompletna i na pewno można tutaj dorzucić jeszcze drugie tyle problemów, jak nie więcej, czy wyzwań. No więc po pierwsze ruch kobiecy i polityka. Myślę, że to jest też taki czas, kiedy ruch kobiecy, ruch feministyczny powinien jakoś się opowiedzieć i odpowiedzieć sobie na pewne pytania. I tu wyzwania z tym związane są właśnie ruch kobiecy i polityka, czy to są niebezpieczne związki, czy możemy się sprzymierzyć z polityczkami, w jaki sposób ruch kobiecy może wspierać kobiety, które angażują się w politykę. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest taki temat, który nieustannie pojawia się w przypadku organizowania manif i nie mam na myśli tylko manify warszawskie, ale też manify w innych miastach. To się zaczęło, no właśnie, że jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy osoby, które działały, czy kobiety, które działały w ruchu feministycznym, się angażują politycznie, no to dla ruchu feministycznego stają się z definicjami podejrzane, dlatego że się stały polityczkami. Jest taka obawa, że będą instrumentalnie starały się wykorzystać poparcie organizacji feministycznych po to, żeby zabiegać o interesy swojej partii. To się zaczęło w roku 2005 od takiego listu Izy Kowalczyk, otwartego listu skierowanego do środowisk kobiecych, który Iza wystosowała w momencie, kiedy ona zaangażowała się w Zielonych, a wcześniej działała w Stowarzyszeniu Kobiet Konsola, organizowała manifę w Poznaniu. No w momencie, kiedy zdecydowała się na to zaangażowanie polityczne, nagle się okazało, że nie może współorganizować manif, które wcześniej organizowała. No i w tym liście postawiła pewne pytania, że jeżeli rzeczywiście chcemy zabiegać o zmiany i chcemy, żeby te zmiany społeczne w polityce się dokonały, no to, że musimy wspierać jednak ruch kobiecy, ruch feministyczny, powinien wspierać te osoby, które o te zmiany będą zabiegały, że nie może zajmować takiej bardzo ostrożnej pozycji, ustawić się gdzieś na marginesie i ustawić się tylko i wyłącznie w roli obserwatora albo w roli recenzenta. I to jest takie pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, też w kontekście tego, że czekają nas przecież wybory. Czekają nas w maju następnego roku wybory do Parlamentu Europejskiego, czekają nas wybory samorządowe w roku 2014, a w roku 2015 wybory parlamentarne. No i teraz pytanie, czy będziemy chcieli wesprzeć osoby, które reprezentują i co do których wiemy, że będą walczyły o sprawy ważne dla kobiet, o prawa kobiet, że zechcemy je wesprzeć, w jakim mierze, w jakim stopniu możemy je wesprzeć. No też tak, żeby uniknąć tej pułapki, tego ryzyka opowiedzenia się po którejś ze stron politycznych. Kolejne wyzwanie to jest kwestia polifonii, ja to nazywam polifonicznością, czyli czy musimy mówić jednym głosem. Ja myślę, że teraz w ruchu feministycznym przebiega są rozmaite podziały i napięcia. Też ten ruch się bardzo mocno różnicuje. Wydaje mi się, że tak do roku 2005 on był bardziej jednolity. Częściej mówił jednym głosem, częściej były podejmowane jakieś wspólne inicjatywy, czy to takie lobbyingowe, nie wiem, no widać było rzeczywiście siłę tego ruchu, no w tym sensie, że na przykład pod jednym listem podpisało się ileś tam organizacji i to była ta moc. Natomiast myślę, że jedną z takich głównych linii podziału, która w tej chwili przebiega, to jest stosunek do transformacji kapitalizmu. No i, teraz o co mi chodzi? No, część osób z ruchu feministycznego bardzo mocno krytykuje transformację, bardzo mocno też krytykuje kapitalizm. Nie zgadza się z neoliberalną polityką, natomiast wcześniej my rzeczywiście o tym nie mówiłyśmy. Te kwestie w debacie feministycznej się właściwie nie pojawiały, ale nie dlatego, jak twierdzi Katarzyna Szumlewicz, która tutaj w tej książce Stracone szanse, jest jej tekst zamieszczony o ruchu feministycznym po 89 roku, feministki wobec transformacji, ewolucja ruchu, przepraszam. I Katarzyna stawia taką tezę,
że feministki w Polsce głównie popierały Unię Wolności, były wielbicielkami wolnego rynku, kapitalizmu i dlatego, w ogóle tej transformacji krytykowały. I dopiero w momencie, kiedy się pojawił femtank feministyczny, pojawiły się feministki lewicowe, to zaczął się kształtować inny obraz transformacji. Natomiast problem polegał na tym w latach 90., że były głosy krytyczne, bo to nie było tak, że feministki nie widziały, że kobietom się pogorszyło. Nie było tak, że nie widziały, że jest dramatyczny problem z zamykanymi żłobkami, przedszkolami, że jest problem z realizacją polityki społecznej. Natomiast problemem był brak języka. Jak o tym mówić? Dlatego, że wszelka krytyka, i tu jeszcze może przykłady, no były raporty Centrum Praw Kobiet, były raporty innych organizacji. Był taki raport, który wydał Bank Światowy, ale gdzie pisały teksty różne ekspertki, to się nazywało, właśnie teraz mi tytuł wleciał w głowę, ale generalnie w tym raporcie chodziło o tym, czy transformacja przyniosła kobietom pożytek, czy straty, i bardziej tam dominowało to krytyczne podejście, które pokazywało mankamenty, jak kobiety, już wiem, to był tytuł, czy kobiety straciły na transformacji. I pokazywały właśnie to, ile ten raport pokazywał to, ile kobiety straciły. Tylko problemem był brak języka, dlatego że w momencie, jak się podejmowało krytykę transformacji i pokazywało te negatywne zjawiska, to automatycznie lądowało się w worku z napisem PRL, komuch, i w tamtych latach 90. bardzo częstym takim skojarzeniem, wytrychem wręcz używanym w debacie publicznej, w walce z feminizmem, było kojarzenie feminizmu z komunizmem. I automatycznie właśnie takie pejoratywne skojarzenia, tu nawet mogę przytoczyć przykład Piotra Pacewicza, który w tej chwili jest przecież feministą i bardzo cenię to wszystko, co on robi. Natomiast w roku 97 Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny zorganizowała taką debatę o feminizmie w Polsce. No i właśnie Piotr wtedy nam zarzucił, że my jesteśmy komunistkami. Dla niego w tamtych czasach feminizm równał się komunizm. Więc to był jeden z takich problemów. Natomiast, to był ten brak języka. To nie znaczy, że feministki, które działały wówczas w organizacjach kobiecych, były wielbicielkami kapitalizmu i wolnego rynku, tylko trudno było o tym mówić. Dlatego jedną ze strategii było świadome stosowanie języka praw człowieka kobiet. Stąd powoływanie się na te wszelkie dokumenty ONZ-owskie, na, nie wiem, Międzynarodowe Pakty Praw Politycznych Obywatelskich, na Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych, na odwoływanie się do tych instrumentów i mówienie językiem praw człowieka po to, żeby mówić o tym, co należy zrobić, żeby zapobiegać dyskryminacji kobiet. No to można się zastanowić w ciągu tego minionego dwudziestolecia, jakie tematy zostały wygrane, jakie są przegrane. Myślę, że na pewno tematem wygranym jest kobiety polityka, kobiety władza. No, tutaj te zmiany się dokonały i po prostu w tej chwili to może iść tylko na lepsze, w sensie nowelizacji tej ustawy kwotowej. Jest rzeczywiście duża presja też wywierana przez media, więc ta świadomość zaczęła się zmieniać. Natomiast oczywiście nie jest tak, że jest różowo. To nie jest tak, że możemy spocząć na laurach. No i przemoc wobec kobiet. Też oczywiście można mieć zastrzeżenia. Można mówić, że ta ustawa znowelizowana w roku 2010 nie działa, że nie ma w Polsce dobrze funkcjonującego systemu pomocy ofiarom przemocy. Ale naprawdę w porównaniu z latami 90. zmiany są kolosalne. Przynajmniej w sferze legislacyjnej, ponieważ kiedyś nie było w ogóle instrumentów prawnych. Natomiast w tej chwili te instrumenty są. No i plus jeszcze będzie, sytuacja się poprawia, zostanie zratyfikowana Konwencja Rady Europy przeciw działaniu przemocy wobec kobiet. Przegrane tematy to na pewno prawa reprodukcyjne, myślę, że prawa socjalne, pracownicze, no i chyba solidarność kobiet. To tak ze znakiem zapytania. Tak myślę właśnie o tych podziałach, też trochę myślę w kontekście Kongresu Kobiet, też reprezentacji kobiet, kto kogo reprezentuje, kto w czym imieniu przemawia. Czy rzeczywiście się reprezentuje interesy wszystkich kobiet, czy interesy kobiet uboższych są dobrze reprezentowane w przestrzeni publicznej. Także to są te przykłady. No tutaj dla mnie takim znamiennym na to była reakcja Kongresu Kobiet, który wystosował taki apel krytykujący referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie.
I tutaj wskazywano na argumenty, że ta akcja referendalna ma duży związek z płcią Hanny Gronkiewicz-Waltz i że chcą ją wywołać dlatego, że jest kobietą. No ja uważam, że nie, ponieważ nie. Można dyskutować o tym, czy polityka przez nią prowadzona jest dobra czy zła, czy jest lepsza w stosunku do polityki Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Warszawy. No ale na pewno tutaj nie można powiedzieć, że chce się ją odwołać, że organizatorzy referendum chcą ją odwołać dlatego, że ona jest kobietą, zupełnie nie. No więc lepiej by było, żeby Kongres Kobiet wyrażał solidarność no właśnie z kobietami, które walczą o prawa pracownicze, na przykład z pielęgniarkami, z nauczycielkami, z rodzicami, którzy walczą z likwidacją stołówek. Dwa inne problemy, jedność czy rozdrobnienie. Myślę, że czasy jedności się skończyły. Kiedyś rzeczywiście było inaczej. Może to trochę się wiązało z tym, że było mniej organizacji kobiecych, teraz jest ich więcej, ale chyba było więcej wspólnych takich inicjatyw i na pewno no szkoda, że skończyła swoje życie Ośka, bo to była taka organizacja, która była platformą, która przekazywała informacje o tym, co robią organizacje kobiece. Natomiast w tej chwili można się w ogóle zastanawiać, czy ruch kobiecy w Polsce istnieje, czy on jest, czy go nie ma, bo też bardzo trudno właściwie zdobyć informacje o tym, co robią organizacje kobiece, bo nie ma takiego miejsca, które by o tym informowało. No i brak spisanej historii, to jest ten problem, o którym mówiłam na początku, że co jakiś czas, jak się pojawia jakaś nowa inicjatywa, która trochę jest takim wyważaniem drzwi, no to właśnie tak sobie myślę, że dobrze, żeby taka historia powstała, dlatego że ona jest naprawdę obszerna i świetnie też pokazuje wpływ, jaki organizacjom kobiecym, feministycznym udawało się wywierać na politykę, jednak na te zmiany prawne. I jeżeli teraz nawet narzekamy, że nie jest różowo, że dalej oczywiście są obszary, gdzie kobiety są dyskryminowane i jesteśmy satysfakcjonowane stanem prawnym i sposobem egzekwowania prawa, no to jednak zmiany kolosalne się dokonały dzięki właśnie zaangażowaniu organizacji kobiet. Dziękuję.